To wygląda tak, że nie wiem, mikrofon sobie przybliżę czy coś. Tak, nie wiem, czy mnie dobrze słychać, a pewnie nie, ale to jest unboxing, unboxing no tego, no, myszki pojemnościowej, ha, nie, myszki od Microsoftu o nazwie, no widzicie, Sidewinder, czekajcie, nie mam pojęcia, jak to przeczytać. Co to jest Winder, to chyba jakiś sposób inny się czyta niż Winter. No ale wiadomo, jeżeli coś, to sprawdzę to oczywiście później. Jest to myszka, którą już zresztą mam, bo poczekajcie, pokażę wam jakoś, a wyciągnijmy to. Problem jest taki, że mam model wcześniejszy, mam X5, tak zwany, po prostu X5, zwany X5. Jest to taka myszka, o tak postawię tutaj, o, w ten sposób, no. I to jest taka myszka i... Kurde. Problem jest z nią taki, że ona jest genialna, tylko ma tą rolkę taką. I to widzicie, ta rolka ma taki dziwny wzór. Pewnie widzicie, to jest takie. To jest coś takiego, że tam się wyrobiła jakiś tam wzorek dziwny. I on niestety tam się wyrobi. Przez to czasami myszka się blokuje, bo tam te wiórki czy ta guma się blokuje w środku i nie mogę po prostu z tej kuleczki korzystać. Klik już też taki jest dosyć. No, klika, nie klika. No to utrudnia sprawę, nie? Jakby nie patrzeć, wszystkie działają dobrze, wszystko działa idealnie, laser jest fajny, myszkę uważam za jedną z najlepszych, jakie miałem w ogóle w tej chwili, do teraz, jeżeli chodzi o to, więc zakupiłem model nowszy, podobno naprawia błąd, który był w tym starszym modelu, kształtem różni się, trochę się różni, ale z tego co widzę na razie niewiele jest tej różnicy, po prostu wezmę tą myszkę, odłożę już z powrotem sobie pod biureczko. Jakoś to rozpakujmy, nie mam pojęcia jak za bardzo. Widziałem. Jest tu folia. Tylko ta folia nie chce ze mną gadać, zdecydowanie. Może inaczej złapię to jakoś tak. Zdecydowanie folia nie chce ze mną gadać. Doszło do wniosku, że nie, ja nie otwieram. O, jednak idzie. Przykleję sobie na biurko, tak dla pamiątki. Z tego co wiem, tej myszki już się nie da kupić. Po prostu nie ma jej nigdzie. A przynajmniej w żadnym sklepie o to chodzi. Jeszcze kiedyś, kilka lat temu, chyba rok temu. Nie pamiętam kiedy dokładnie ją kupowałem, tą poprzednią. Dłużej chyba. Kurde, na pewno dłużej. Ale jak ją kupowałem, to w sklepach normalnie by udało się kupić też moją kreaturę, bo kreaturę mam Sidewinder X6, myszka X5, kreatura X6, teraz tę myszkę mam X8, a klawiaturę jedyną, jaką można kupić w sklepie, to jest X4, czyli kreatura wcześniejsza. Co jest ważne, jest to myszka, która ma ze sobą moduł pozwalający na korzystanie z niej bezprzewodowo. Pewnie nie będę z tego korzystał, tak na 90% nie będę z niego korzystał w ogóle, ewentualnie tak dla szpanu, heheszkę, włączę sobie to i pobawię się, to jestem fajny. Oj, nie uciekaj, ale ona jest piękna. No to ja może ją wam pokażę, bo nie wiem jak mam pokazać tego. O, tak, okej, widzicie ją, tak. To jest myszka, o, metalowa rolka, przycisk, znaczy nie wiem czy to jest metalowy, na 50%. Przycisk też taki wydaje się metalowy, ale to pewnie plastik jest po prostu. Spewne. Ale trzeba przyznać, że w rączce siedzi dużo lepiej niż tamta. Chociaż problem jest taki, że ta, co teraz mam, ona chyba też była matowa. W sensie, że też była jak ta matowa, tylko się wyrobiła po prostu. Nie wiem, jak to mam pokazać za bardzo. O, w ten sposób. I ona po prostu tu wyrobiona jest, ta rolka i te przyciski też są już takie dosyć śliskie. Co to chodzi o kształt, to tylko na przyciskach jest odczuwalny taki skok. Widzicie, ten skok, taki skok jest, ten cień tutaj jest, nie wiem jak mogę jeszcze wam lepiej to pokazać. W tą stronę, tak, jest taki skok. Więc widzicie to, a tutaj jest po prostu gładkie. Tak, i widać, że moje palce zostały już tam odbite na pamięć już. Sprawa jest taka, że gdzieś z przodu się ją podłącza, ale... Za chuj nie wiem gdzie, chyba tu jestem z przodu taki dędzelek i tam się to podłącza. Tak 50%, nie jestem pewien. O, tu można ją włączyć, wyłączyć. Genialne. To da się to otworzyć?
Co to jest? What the fuck is this? Tu da się chyba to otworzyć. Tak, widzicie, taki. O, takie coś i to się chyba otwiera. O, otwiera się. Jest w środku miejsce na baterię. Wow. Dobra, to jest takie dla szpanu. Co jest w ogóle wytyw? Nieważne, to się później ogarnie. Oczywiście wiadomo, to jest profesjonalne rozpakowanie, czyli nie mam pojęcia, co to jest. Fajne jest to, że tu jest z boku taka naklejka i to będzie pokazywało ilość DPI, jaka jest włączona w tej chwili. DPI, czyli. Kurwa, co to jest DPI? Ciężko stwierdzić. Nie wiem, jak to nazwać. To jest. Szybkość myszki. Szybkość poruszania kursora. Już to czytam. Dots per inch. Inch. Jak to się czyta? Nie mam pojęcia. Czyli liczba plamek przypadająca na cal. Chuj wie, co to znaczy. Naprawdę nie mam pojęcia, co to znaczy. Ale to tak naprawdę to skupia się do tego, że po prostu mały, krótki ruch myszki, a na ekranie kursor się porusza na przykład o cały ekran, nie? O to chodzi, tylko prędkość. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Oczywiście jestem, jak zwykle ze mną, powinniście się przyzwyczaić, jestem podjarany. Po prostu jestem podjarany dzięki temu. Moje składnia, jak i po prostu cała merytoryczność po prostu wypada z obiegu. Co jest najważniejsze, kulka jest tutaj naprawdę zdecydowanie, wiem, jestem pewien, że ta kulka będzie działała lepiej. O, damboki da się. Z poprzednio się też tak dało? Czy te. Chyba nie, ale ta guma i tak się tak giba, jak głupia. Więc tak to działa. Co tu jeszcze mamy? Co najważniejsze, chyba kabel, no. Jak to wyciągnąć? Ach, w ten sposób, jakie to jest magiczne. Jest! Bateria. Bateria w zestawie. Wow! Tego rzadko to widzimy. Rzadko, naprawdę rzadko baterie dają do zestawów. Zawsze za cholerę trzeba kupić. O, nie psuć, nie psuć, nie psuć, spokojnie, nie psuć. Okej, okay, to tu. Co to jest? Wiecie, face that. Nie spadać, okej. Okay. Otwieramy to. USB wygląda chyba nawet identycznie niż te poprzednie. Tak, chyba identyczne jest. Pewnie mógłbym odłączyć i to sprawdzić, ale nie zamierzam za bardzo. Dobra, co tu my tu mamy? Jest kabelek. Go się rozciąga? Nie, go się tak wykręca, ale. Nie czaję, dlaczego to tak wygląda, czy to jest takie masywne. Tyle kabla w środku jest? Wątpię. Naprawdę nie rozumiem za bardzo. Jest takie strasznie masywne. To się rozkręca, to się jakoś tu łapie. Nie sądzę. Nie zauważyłem czegoś takiego. Za to zauważyłem, że kabla jest dosyć sporo. Chociaż może mi się tylko wydaje, że jest go sporo, bo wyciągam go przez 4 godziny. Chyba to tyle. Tak, to tyle. Wow, tyle kabla. Nie wiem, czy porównujecie to z czymś innym, ale. Przecież nie, tego kabla jest tyle, plus jeszcze ten kabel tutaj. Tutaj, o. To wydaje się, że to jest sporo, to jest nawet długie. A, nie uciekaj mi kabelku, drogi mi mój kabelku. To działa w ten sposób, że podłączamy i to jest taki na magnes. Co ciekawe, bo klawiatura też ma magnezy, bo klawiaturę mam taką, wiecie, i to jest ta klawiatura, która ma te dwie części, nie? I to się podłącza. Mogę podłączyć sobie po lewej albo po prawej stronie. Jezu, jaki to jest brudny. Nieważne. I to ma się tutaj magneziki. Ta myszka tak samo ma magnezy. To jest fajna sprawa, naprawdę. No oczywiście. Jakieś porównanie jeszcze do tej poprzedniej myszki. Nie za bardzo wiemy, jak mam to zrobić. Wyciągam kabel. O, tak jest. Jeżeli chodzi o to, są te dwie myszki obok siebie. Wyglądają strasznie podobnie. Są naprawdę strasznie podobne. Oprócz tego, że moja ta stara myszka jest strasznie brudna. Ale to jest spowodowane tym, że. Jak mówię, ta kulka ma te swoje dziwne coś, co się rozsypuje na kawałeczki. Widzicie, to jest taki wzorek, nie? Nie wiem, czy to widzicie za bardzo. No to uwierzcie mi po prostu, no, że ta guma jest taka wyrobiona już strasznie. To wygląda brzydko, ale to nie chodzi o wygląd za bardzo. Chodzi o to, że ona działa tak słabo, bo jak ona się psuła, to niestety te wiórki, czy jak to nazwać, ta guma wpadała pod spód tej kulki, przez co, no niestety, korzystanie z niej było praktycznie niemożliwe. I skończyło się tym, że przez godzinę musiałem to czyścić. Czyli jeżeli mam spocone ręce, bądź mokre, bo myłem ręce przed chwilą, albo ewentualnie spociłem się od czegoś i po prostu chcę szybko sprawdzić coś w internecie, to ta wilgoć powoduje, że ta myszka dalej się rozsypuje. To jest masakryczne. Czasami się nie da z tego korzystać.
Dobra, co możemy zrobić? Podłączmy tą myszkę. Tu. Dobra, odłączam. Cholera jasna, odłączyłem klawiaturę. Jeszcze raz podłączam. Okej, słyszałem już ten dźwięk swój, że myszka podłączona. Dobra, odłączyłem ją. Okej, tu jest kabelek, idziemy. O, jest, robiło się tutaj. No, porównajmy różnicę między kablami. Ta praktycznie różnicy nie ma. Ciężko stwierdzić, czy to... Nie różnią się po prostu. Tak, bateria tutaj. Myszkę odstawiam na razie w bok, jest cała osyfiona, ale to już nieważne. Będziemy ją podłożyć. No oczywiście do śmietnika już wyrzucam, bo po co? Serio, co nie? Żeby nie było zaraz. Co mam z tym zrobić? Co ciekawe, to jest fajna guma. No, to jest na fajnej gumie, dzięki czemu to tak... Położysz i nie rusza się. Okej, nie wiem, czy to jest jako cecha dobra, ale po prostu nie rusza się. Jakkolwiek by to nie działało, to dobrze. 11 minut unboxingu, czyli kurde masakra. Słuchawka mi wypada z ucha. O Jezu, sporo tego kabla, sporo. Naprawdę sporo kabla. Podłączmy ją. Wait a second. Już chyba wiem, dlaczego to jest takie duże. To jest chyba nadajnik. Czy coś. Ha, to jest możliwe. Podłączmy ją tylko. Oczywiście komputer jest taki duży, że... No... O, jest coś złapało. Ogólnie to sprawa jest taka, że... Stary, bateria. Baterii nie ma. My już ją wkładamy oczywiście. Nie świeć po oczach. Błoranie, nie płoczę. Oczywiście jak zwykle problem człowieka, czyli jak włożyć. Hehehe. Włożona. Działa w ten sposób. Tylko działa? Cholera, nie działa. Działaj. O, ruszył, drgnął. Cholera jasna. Co tu jest? Z tyłu się świeci. Powinien przynajmniej się świeci. O! Jest! Świeci się. Dobra, myszka zadziałała chyba? Nie zadziałała. Odłączam ją. Nie działa. Do cholery nie działa. Okej, podłączamy starą. Tak, to jest genialne. Au. Jakie tu jest... To jest spontan. Dobra, jest myszka ta. Podłączamy tą. Chyba, że ta już załapała. Nie załapała. Podłączamy tą. Oczywiście cholerne kable od mikrofonu mnie tutaj blokują. Dobra, działa myszka, jest ok, genialnie. Przydało się dodać scenę. Ok. Dobra, to teraz to łapiemy i zmniejszamy. Jakie kurwa na żywo. Ach, genialnie. Dobra. Okej. Sprawa jest taka, że potrzebujemy stronę zwaną Googlem. Och, odłączyłem internet przypadkiem, no spoko, nie? A Jezu, szukam myszki na dole. Cały czas... Microsoft... CD Winder X... X4, tak jak mówiłem, to jest ta stara klawiatura. Teraz korzystałem z myszki X5, czyli tej. O, możemy sobie włączyć na drugiej karcie zdjęcie. O, tak wyglądała. Widzicie, to jest jakiś wzorek. Mi się to wyrobiło całkowicie, wygląda jak gówno. Klawiatura moja to jest X6, której chyba jeszcze praktycznie nie da kupić. Charakteryzuje się tym, że można w łatwy sposób, o, nie wiem czy łatwy, ale
Jeżeli chcesz, możesz to coś przełożyć na drugą stronę. No to samo, co pokazywałem. To no, mogę tu z jednej strony, z drugiej strony podłączyć to po prostu pod USB, pod klawiaturę. A co ciekawe, myślałem, byłem nawet pewien, jestem nawet pewien, że chyba jakbym kupił drugi ten zestaw swój, to czy mógłbym z dwóch stron naraz mieć? To byłoby fajne, tylko że ta klawiatura kosztuje cały czas 200 ponad złotych, więc nie zamierzam kupować drugiej tylko tak na pokaz. Ale może kiedyś, jak jeżeli zepsuje mi się klawiatura, to pewnie kupię tą samą, bo ta jest naprawdę fajna. Dobra, a teraz ta myszka, którą teraz oglądamy, to jest X10. To jest ta myszka, dokładnie ta. Nie wiem, czy ona jest podobna nawet. To jest, na tym zdjęciu jest takie czerwone, że to jest, ten środek jest czerwony, ale u mnie ten czerwony środek nie jest czerwony w ogóle. To jest ciekawe. Chuj wie z jakiego powodu. Teraz tutaj, tu jest ten z boku, to jest to coś, to się świeci, tak mryga sobie. Tam jest taka bateryjka narysowana, oczywiście odkleję to, nie? O fuck, mam myszkę z wyświetlaczem. Do czego to doszło? What the fuck? Dobra. Przydałoby się. X8. Po polsku może? Mamy język polski? Nie mamy. Pobierz. Dobra. Spokojnie, niech się pobiera. Ble, 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 ble. Co jeszcze mógłbym o tej myszce powiedzieć? Że wygląda naprawdę bardzo fajnie, jeżeli chodzi o ten design. Fajne jest to, że właśnie, że jak tu jest ten przycisk, to po prostu podkładamy i to samo się przyciąga. To jest genialne. Przynajmniej, że to będzie jakaś wtyczka, coś w stylu, wiecie, że wpykam. A niestety tak, niestety. Na szczęście tak nie jest. Accept, ok. Nie. Nie zamierzam mieć aktualizacji, żeby samemu ściągał. Sprawa wygląda naprawdę fajnie. Da się na odwrót? Ha, nie łapie. To dlatego są takie trzy dzióbki tutaj. Genialne, naprawdę genialne. To jak mówię, ta myszka jest strasznie podobna do siebie i naprawdę z boku się różnią. O, z boku to się różnią, to jest racja. Bo tu są trzy przyciski. Jeden tu, dwa, trzy. A tu są tylko dwa takie jakby kuleczki. Takie beczy łuki. Po drugiej stronie tak samo, nic nie ma. No więc bardzo podobne są do siebie. You must ble ble ble, trumite, ble ble ble, no ble ble. Fuck! Czyli nie będzie działać. Jakiś shit. No to chyba to wszystko. Niestety nie potestowaliśmy, jeżeli jak to działa, jaka szybkość jest, wszystkie opcje. Ewentualnie być może zrobię drugi filmik, w którym wyjaśnię, jak to działa, jak działa program, co tam pokażę, jak to wszystko działa. Serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam do przyszłego odcinka. Serdecznie dziękuję. Pewnie zrobię, jeżeli nie, to zapytajcie w komentarzach, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli się nie pojawiło, to być może to zrobię. Tak czy siak, serdecznie dziękuję i do usłyszenia w innych produkcjach na moim kanale. Serdecznie dziękuję. Cześć!